Naszym dzisiejszym gościem w studiu jest Paweł Izdebski, muzyczny włóczyki, jak sam o sobie mówi. Tak jest. Dzień dobry. Wymień trzy rzeczy na literę F. Fasola, ale to jest trudne. Jestem beznadziejny. Albo to są z dwóch stron. Tak. To też czerwone. Wymień trzy czynności, które wykonujesz podczas przyjęcia urodzinowego. Śpiewanie, tańczenie, składanie życzeń. Brawo! Na kolejne. Wymień trzy rzeczy, które można kupić w automacie. Bilet, zabawka, słodycz. Brawo! Gramy do końca? Tak. To wygram to dzięki temu. Dobrze. Czerwone. Czerwone. Wymień trzy słowa rymujące się ze słowem trawa. Trawa kawa, trawa mława, trawa... Okej. Wymień trzy stadne zwierzęta. Owce, antylopy, bizony, nie chcę bizonów, wilki. Na żółte, ciach. Wymień trzy bajkowe koty. Kot w butach. Kot ze Shreka, to ten sam. Kot płot, nie ma takiego przecież. Boże. Filemon. Jesteś gotowa? Na pewno. Ja pytam, czy jesteś gotowy. Wymień trzy ostre przedmioty. Nóż, harpun, pazur jastrzębia. To jest przedmiot? O! Jakby komu uciąć jastrzębiowi. Nożyczki. Nożyczki. Jesteś muzykiem. Tak, tak wyszło. Jak tak wyszło? Co znaczy tak wyszło? Przez przypadek. Ja chciałem zostać piłkarzem. O. Tak, płakałem wiele razy na meczach, na Mistrzostwach Świata w 1998, kiedy Brazylia przegrała z Francją. I moje serduszko było bardzo związane ze sportem. I pewnego dnia moi przyjaciele potrzebowali basisty do zespołu. Więc w 24 godziny zostałem metalowcem. Uznałem, że zapuszczę włosy i będę chodził w koszulach w kratę. To był jakiś 2002 rok. Poszedłem do gminnego ośrodka kultury. Dostałem gitarę dla praworęcznych, chociaż byłem leworęczny. Pamiętam, pan Piotr Michalczyk pokazał mi, gdzie mam przyciskać. Na gitarze basowej cztery progi. Graliśmy wtedy jeszcze utwór Nirvana przez 3 godziny. Utwór Smells Like Teen Spirit. Zespołu Nirvana i graliśmy to godzinę, po czym zaczęły mi krwawić palce, ale strasznie mi się to spodobało. Nasz zespół się nazywał Dżihad, więc dzisiaj by to mocno nie przeszło. To pewnie będzie dlaczego? Wycięte. Dlaczego? Czy nie? Kontrowersyjne, nie dlaczego. Nie kontrowersyjne, nie. Tak, ale to no, byliśmy głupi i młodzi i tak, i byliśmy tacy... I to był mój taki pierwszy etap rock'n'rollowy. Potem to jakoś zgasło, to było gimnazjum, więc człowiek miał dużo zainteresowań, gry komputerowe, nadal jeszcze trochę piłka nożna i tak dalej, i tak dalej. I potem, ja zawsze to mówię, moja miłość do muzyki zaczęła się od serialu. Od serialu, proszę Ciebie, który nosił tytuł One Tree Hill. Po polsku to była Pogoda na miłość. Leciało to bodajże w TVN-ie co tydzień o 11:30. I tam w trzecim sezonie pojawił się mój do dnia dzisiejszego idol, Tyler Hilton. I w tym serialu ten człowiek przyszedł z gitarą, był strasznym chamem i grał i śpiewał. I wszystkie dziewczyny się w nim kochały. I on miał cudowne piosenki i był taki totalnie cool, miał skórę. I to było takie zestawienie, że były cheerleaderki i klasa, która grała w futbol i przyszedł taki gość w skórze z gitarą. To był taki mój, ja miałem jeszcze wtedy fazę buntu, więc w ogóle wszystko się zgrało. Tak, że chciałem być takim wolnym ptakiem w skórze z gitarą, który będzie przemierzał świat i grał swoje piosenki. I do dzisiaj mi to zostało. I tak to się wszystko rozwijało, bo sam ten proces, niech będzie nazwijmy to kariery, to jest godzinne opowiadanie, bo to zdarzyło się wiele momentów w życiu, które wszystko mi zmieniały w głowie. I mógłbym od na przykład
studniówki, która też była ogromnym przypadkiem, bo ja się bałem występować publicznie bardzo, tam do 18 roku życia. I klasa wybrała mnie jako reprezentanta klasy na studniówce w części artystycznej. Trochę zostałem do tego zmuszony i myślałem, że wszyscy będą buczeć na moim występie. I na studniówce poszedłem sam, bo nie znalazłem pary, nie tańczyłem nawet poloneza, ale miałem swój występ o północy. I strasznie na niego długo czekałem i się na niego bardzo przygotowywałem. I zacząłem grać i ludzie naprawdę słuchali i dostałem owacje od całej szkoły. I to był taki moment zwrotny w mojej głowie, że kurde, jak przeszły przeze mnie takie uczucia niesamowite, że jak bardzo chcę być na scenie i właśnie grać dla ludzi i mieć taki, więcej takich momentów w życiu. To był taki przełomowy, że może to, co robię, nie jest do niczego, a przez długi czas tak się myśli. Na YouTubie umieszczasz przeróżne covery. Który z utworów był największą przyjemnością dla Ciebie? Ciekawe, bo nie pamiętam wszystkich. Ale może jakiś zapadł w pamięć. Tak, mój ulubiony i z którego jestem najbardziej zadowolony, to jest utwór Anny Jantar, Przetańczyć z Tobą tę całą noc. Mm-hmm. Ale nie dlatego, że jakoś poświęciłem dużo czasu na to, tylko że to było takie, jest klimatycznie, najbardziej mi się udało zbliżyć do tego, co chciałbym, jak w przyszłości chciałbym brzmieć. Czyli to było takie właśnie połączenie Jeffa Buckleya, który nie jest u nas w Polsce jakoś super znany, i kilku takich artystów, którzy są wiercą mi cały czas w głowie swoją muzyką. I ten cover jest takim najlepszym oddaniem tego, jaką muzykę chciałbym robić w przyszłości. Na jakiej zasadzie dobierasz utwory do tych coverów? Czy to jest jednak przypadek, nie wiem, pewnego razu, nie wiem, słuchasz utworu i aha, okej, to zagram. Czy to jest jakiś wybór, który, nie wiem, po miesiącach stwierdzasz, no dobrze, nagram to? Wiesz co, to jest to, o czym mówisz, że tak było z wieloma utworami, że jedziemy nawet ze studiem Akantu z trasy i jestem totalnie zmęczony i śpię i nagle słyszę jakiś utwór w radio. Mam takie, o Boże, jaka super piosenka. I ja sobie często to zapisuję w notatniczku w telefonie i mam taką listę do zrobienia. Dużo jest. Ale też tak jak mówisz, to nie jest tak dużo. Też nie jest tak, że ja przyjeżdżam i to robię. Często to są rzeczy, które mi się przypominają po pół roku i mówię, chciałem to zrobić, teraz mam na to pomysł, dopiero teraz. Wcześniej to była tylko jakaś mała iskra, a teraz wiem, jak to zrobić, mam na to pomysł, wiem, jak to zaaranżuję, jakich instrumentów użyję, na której gitarze zagram, żeby to fajniej brzmiało. I to jest bardzo często losowa sprawa i taka przypadkowa, co nie? Bo mam czasami takie okresy, że będę regularny i co tydzień wrzucę, nieważne co, ale żeby mieć tą regularność i żeby być cały czas w takiej stałej relacji z fanami, ale potem są takie 3 tygodnie, potem mam kurde i zamiast mówić teraz zrobię to mówię kurde, muszę zrobić wideo, bo obiecałem, nie? I wtedy wycofuję się na przykład na miesiąc i czekam, aż wróci mi taki hype, taka radość z tego. Więc teraz już się w ogóle tak nie pilnuję z tym, tylko czekam na tak zwane natchnienie. Nie wiem, czy natchnienie może być a propos przy robieniu coverów. Na Twojej oficjalnej stronie przeczytałem, że tworzysz gatunek nazywany Blue Pop. Czym on tak naprawdę jest? Ja sobie go sam wymyśliłem. Zresztą tak jest też napisane na stronie. Nie jest to nic skomplikowanego. Jest to połączenie muzyki popowej, akustycznej i alternatywnej, według mnie. I tam jest też trochę, może też trochę folku bym dodał w tą mieszaninę. I tutaj tym ważnym słowem jest to słowo blue, co nie? To jest teoretycznie kolor niebieski, który jest moim ulubionym kolorem, ale może nie każdy wie, ale to słowo też oznacza, ma drugie znaczenie, przygnębienie, taki trochę, jakiś taki rodzaj smutku. I ja zawsze grałem takie bardzo znane melodie w takim bardzo molowym, czyli takim bardzo smutnym, w takiej smutnej interpretacji, co nie? Czyli docelowo ten gatunek opiera się na takiej muzyce rozrywkowej, melodycznej, ale z nutą takiego właśnie przygnębienia i smutku. I dlatego Blue Pop, nie ma tutaj super jakiejś zagadkowości, tylko uznałem, że rzeczywiście ciężko mnie sklasyfikować, bo raz to jest super piosenka na 3 akordach w durach, a raz to jest bardzo depresyjne brzmienie i uznałem, że muszę stworzyć coś, co będzie pomiędzy, a przy okazji wyróżni mnie spośród tłumu.
Czy twoja debiutancka płyta, Książę Naiwności, też jest w takim klimacie? Wydaje mi się, że tak. Że to jest początek. Wydaje mi się, że tak, dlatego że wspieram się też osobami, które mają o wiele więcej do czynienia z muzyką niż ja i którzy są bardziej doświadczeni. Zleciłem wyprodukowanie płyty Markowi Błaszczykowi, którego serdecznie pozdrawiam. I on jakby dał bardzo dużo swojego, tak powiem, oddechu w tą epkę. Dlatego nie jest to tak stricte moje, tylko jest to dużo pomysłów od innych osób. Dlatego to jest taki właśnie mój początek, dlatego to jest epka. Jest to mój taki pierwszy krok ze swoją twórczością. I myślę, że ten Blue Pop będzie tą pełną całością na płycie, którą mam nadzieję nagram wkrótce. Ale sam proces, może nie zbierania materiału, ale tworzenia płyty był dość ciekawy u ciebie, ponieważ nie wybrałeś menadżera. Sam zbierałeś pieniądze na płytę. Mógłbyś nam opowiedzieć trochę o tym samym procesie? Skąd w ogóle pomysł na taki sposób wydania płyty? Myślę, że wyciągnięta lekcja, ponieważ ja, jak byłem młodszy, dużo młodszy, żyłem takim trochę American Dream i czekałem, aż przyjdzie do mnie producent z Hollywood i da mi 1 000 000 złotych i wyda mi płytę. I im prędzej człowiek sobie to zda sobie sprawę z tego, że tak nie jest, tym lepiej dla niego. I cały czas jest, mam wrażenie, takie często podejście, że czekanie na taki jakiś grom z jasnego nieba, który wszystko za ciebie zrobi, a ja w końcu znam, że czas leci, lata mi lecą i mam dosyć czekania i wezmę sprawę w swoje ręce i odpalam. A to nie było też łatwe, bo jakby to była kampania, jak sam mówisz, crowdfundingowa, jakby to było wprost proszenie ludzi o to, żeby sfinansowali moją płytę. Ale udało się. Tak, ale to nie jest tak, że ja poproszę ludzi o pieniądze. To broń Boże, tak nie było. I miałem ogromną obawę, pytałem się, czy to na pewno, czy to tak wypada. I zrozumiałem, że dopiero jak zebraliśmy tam 2 razy więcej niż oczekiwałem, zrozumiałem, że ludzie naprawdę czekają na to, co robię. I ten jakby jakaś tam poczucie jakiejś takiej niepewności przeszło. Jakbyś miał polecić komuś płytę, jak byś ją zareklamował, jeżeli to można tak ująć, jakimi słowami byś ją opisał, zachęcił człowieka do zapoznania się z tą płytą? Ciężkie pytanie. Oj, miałem z niej zakładać dłużej. To jest płyta, według mnie, dla osób, które wracają pociągiem z bardzo daleka. Pada deszcz, one patrzą w okno i rozmyślają o swoim życiu. To jest, ta epka jest, nie boję się użyć tego słowa, trochę ma być taka przygnębiająca, może nawet nie dająca nadziei na jakiś pozytywny koniec. Też zostawiająca takie pytanie, zwłaszcza w piosence Balon, co dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje w związku. Nie ma tam fałszu, każda piosenka to jest inna, mniejsza lub większa historia z mojego życia. Te historie cały czas się rozgrywają, więc póki co epka jest cały czas aktualna i te treści zawierają wiele i radości, i bólu. Nadal, dla mnie też. I to jest super. Chciałem też, żeby te piosenki były w miarę uniwersalne. Nie wiem, czy są. Nie wiem, czy są, ale jak po koncercie słyszę nawet od jednej osoby, że kurczę, wiesz co, ten utwór bardzo mi pomógł przejść jakiś ciężki etap, to mam takie, że kurde, piosenka spełniła swoje zadanie. Tak jak powiedział mój kolejny i tak jak powiedział też mój kolejny idol, John Mayer, którym zawsze wspominam, że jeśli za twoją piosenką kryje się choć jedna historia obcej ci osoby, to zrobiłeś najlepszą rzecz, jaką mogłeś zrobić. I też się tego trzymam, co nie? I wierzę w to, że jest więcej takich osób, które jakby widzą siebie w niektórych utworach. I już wiem, że tak jest i bardzo się cieszę z tego wszystkiego, co się wydarzyło. Książę Naiwności to, tak jak mówisz, epka. Czy planujesz wydać pełnowartościowy album? To jest moje pytanie.
Tak, i będzie to końcówka 2019 lub 2020 o. rok. Już dokładna data. Tak, i teraz, ale zobaczymy jeszcze w jakiej formie. Mam na myśli, czy rzeczywiście może przyda się jakieś większe wsparcie od jakiejś instytucji, wytwórni, menadżera, nie wiem. Ukrywanie tego, że można zrobić super dobrą płytę bez jakiejś tam większej kwoty pieniędzy, no trzeba o tym pamiętać, mm-hmm. tak, że jednak jakość często jest zależna od tego, ile mamy funduszy. I oczywiście są ludzie, którzy nagrywają płyty w jakimś zaginionym domku pośrodku lasu, ale no, wydaje mi się, że ja w to nie pójdę. Dlaczego? Nie, może, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na razie jestem początkującym kierowcą, więc nawet nie wiem, gdzie miałbym odjechać dalej niż za Warszawę. Dziękujemy Ci serdecznie za wywiad i życzymy sobie sukcesów. Już? Naprawdę? Tak już? Szybko? Możemy jeszcze. Naprawdę? No masz pytania? Możemy nie, ale Jezu, ja myślałem, że to jest początek.